Witajcie serdecznie, szanowni widzowie Lemi Hardcore Parka. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę i w sumie krótko na temat FIFA 17 i failu, jakiego dokonało się tutaj w UK od EA Sport. Kopia moja FIFA 17, PlayStation 4. Nie będziemy tutaj dużo zamulać. Ląduje w mojej konsolce, mam nadzieję, że wszystko widzicie. Tu na ekranie wam się pojawi co nieco. Odpalamy. Ładowanie. I nie wiem, czy słyszycie to. To ja wam zaraz tutaj przybliżę dźwięk konsoli. Tak jest, moi mili. Tak właśnie pracuje laser podczas instalacji gry. Ja już tutaj jestem po tej takiej wstępnej instalacji. Ja wam powiem, jak to wygląda. Odpalamy grę i pierwsze to odpalenie idzie spokojnie. Możecie nawet zagrać sobie meczyk. Jeżeli nie macie patcha zainstalowanego, na 47% wam zatrzyma się instalacja. Jeżeli macie zainstalowanego patcha, na 51%. Ale do tego momentu, kiedy ta instalacja dojdzie do tych 47 lub 51%, ciągle jeszcze będziecie mogli grać ten szybki mecz. Później już nie możecie gry odpalić. Wyskoczy wam taki komunikat, że nie można uruchomić aplikacji, ale to już za drugim razem, jak będziecie chcieli odpalić, a za pierwszym razem wam wyskoczy, że dysk jest albo zabrudzony, albo uszkodzony. W tym wypadku jest to dysk uszkodzony. Wyjmiemy go. Dysk wygląda jak najbardziej w porządku. Ja go sprawdziłem i ten dysk jest czyściutki jak łza, nie będę wam tu pokazywał, nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć. Problem dotyczy na pewno kopii kupionych w Tesco Direct. Mam potwierdzone oprócz mojej kopii jeszcze dwie, i to zupełnie innych regionów, bo ja mieszkam w Leeds, tam niektórzy mieszkają w Londynie, mam potwierdzone z Londynu, że nie działają. Myślałem może, że konsole te stare, zupełnie pierwsze PS4 mogą sobie nie dawać rady z tą płytą. Być może coś nie tak, być może te lasery już są jakieś takie wyświechtane. Tak sobie pomyślałem. Sprawdziłem na mojej żonie konsoli i na mojej żony. Konsoli, to jedyna, polski trudny język. I tam również nie działało. Mam potwierdzenie oczywiście od innych, mam potwierdzenie również, że Slima nowego nie działa na PS4, więc kopie z Tesco Direct mogą nie działać we większości UK nawet, więc to byłby spory problem. Nie wiem, jak wygląda sprawa w innych sklepach. Z Amazonu mojemu znajomemu działa, nie wiem jak innym, ale jakaś partia jest spierdzielona. Czekam na informacje od was, moi mili, jak to wygląda w Polsce, w Niemczech i w innych krajach, czy też macie takie problemy, być może. Być może to jakaś większa partia pojechała na Europę, a być może tylko w UK, być może tylko Tesco ma takie drętwe kopie. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Tak czy jak fail od EA. Chciałem się sobie pograć we FIFA. Nie da rady. EA Sports is in the game. Ale nie w moim tym razem pomieszczeniu. Kochani moi, ale to jest pierwsza gra w życiu, jaką kupiłem na PlayStation 4. W ogóle na jakąkolwiek konsolę, jakąkolwiek platformę, która nie działa mi. A jak wiecie, gier mam sporo, jestem kolekcjonerem. Dla tych, co nie wiedzą, to jest taka moja skromna kolekcja. Akurat w tym domu, gdzie tu jestem, jeszcze trochę w Polsce tego mam. I wszystkie z tych setek, a może nawet i tysięcy gier, jakie kupiłem w życiu, wszystko działało jak trzeba. A tym razem FIFA 17 nie zadziałała. Trzymajcie serdecznie, moi mili. Mam nadzieję, że jutro dorwę inną kopię zupełnie w innym sklepie. Tą oddam, pieniądze mi zwrócą, nie ma problemu, można znaleźć do sklepu jakby co. I kupię gdzie indziej, będziemy śmigać. Trzymajcie serdecznie, pozdrawiam. Lemi Leeds, Hardcore Parka. Hejka!